Maksym, jak nastrój? Jak nastawienie przed tym rewanżem z Wilkami? Nastawienie myślę, że jest bojowe. Postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać. Pytamy wszystkich tutaj, pytaliśmy tydzień temu, dzisiaj pytaliśmy też Krzysztofa, dużo 10 punktów. Dużo czy niedużo? No, tak jak pan powiedział, dużo i niedużo, bo 10 to jednak trochę jest, ale to nie jest wynik nie do odrobienia, więc myślę, że powinno nam się to udać. A ty czujesz przed tym meczem tutaj domowym się zdecydowanie mocniej, ty i Antek, w porównaniu do tego wyjazdu do Krosna? No z pewnością tutaj czujemy się mocniej, tutaj jakby nie patrząc, jest nasz tor. Tutaj trenujemy w Krośnie, akurat mi tam nigdy dobrze nie szło, nigdy mi tam nie pasowało, więc myślę, że już gorzej być nie może. Warunki atmosferyczne twoim zdaniem są sprzyjające dla Falubazu na ten moment, patrząc w prognozy? Myślę, że tak, warunki są dla wszystkich takie same, ale myślę, że dla nas są ok. A presję czujesz jako młody byk, jak to się tutaj ukoło już, wypożyczony z Leszna, korzystający z okazji do rozjeżdżania się cały czas, to jednak ta presja też się pojawia? Myślę, że tam jakaś presja jest, ale nie na tyle, żebym się zestresował i wystraszył. A kto jest twoim zdaniem powodem? Ten, kto wygra. A jakbyś sobie miał wybrać, z kim chciałbyś w parze pojechać, to takim pierwszym wyborem twoim osobistym byłby Antoni Mencel? Z nim się najlepiej rozumiesz? No to, że to w biegu jest, to myślę, że to na pewno z Antoni.